Polski, Michał, jesteśmy na wzruszającej uroczystości pożegnania, w zasadzie już konsolacja, pożegnanie Tomka Skrzypka, twojego trenera. No ty chyba jesteś jedną z tych osób, które najbardziej odczują tą stratę tak bezpośrednio, bo byłeś trenerem związany, no, można powiedzieć, nienaruszalnym więzem uczeń-trener. To było nienaruszalne i to było najważniejsze nasze, powiedzmy, nasze dzieło. No to, co zdobyliśmy, to, co osiągnęliśmy razem, tego się nie da już opisać już innymi słowami, jak po prostu wielka rzecz, która dalej trwa, bo my będziemy z chłopakami z klubu kontynuować myśl Tomka. Zresztą klub to był Tomka Konik, klub to był Tomka pierwszy taki ważny sukces w życiu, który pociągnął karierę sportową też naszą. Zresztą, kurczę, Tomek wychował ponad 5 tysięcy zawodników, także no to jest rzecz, która jest niebywała w dzisiejszym świecie sportu. Ja miałem ten zaszczyt zdobyć dla Tomka numer 15 i 16, chodzi o tytuły Mistrza Świata. Tomek zdobył 16 tytułów Mistrza Świata ze swoimi zawodnikami. No powiem szczerze, można szukać takich trenerów w Polsce na jednej ręce. Nawet nie wiem, czy to jeszcze byśmy znaleźli. Także poza tym, że trener, niesamowita wiedza zaciągnięta z AWF-u, wiedza zaciągnięta z doświadczenia swojego, to jeszcze przede wszystkim mentor, który potrafił do mnie dotrzeć, a do mnie w ringu mało kto potrafi docierać. No niestety też się długo z trenerem uczyliśmy tego i doszliśmy w sumie do perfekcji, że takiej, że nikt do tej pory, kto stanie mi w narożniku, na pewno nie dorówna Tomkowi. No i niesamowity żal. Człowiek pogodny, uśmiechnięty, zawsze zarażał optymizmem, zawsze mnie stopował w moich, powiedzmy, jakichś tam nerwowych sytuacjach, zawsze pomagał, służył dobrą radą o każdej porze, kiedy bym do niego nie zadzwonił. Dlatego no, strata niepowetowana, nie da rady tego w żaden sposób odbudować, ale myślę, że jedyną naszą dobrą radą będzie to, że zachowamy go w pamięci uśmiechniętego. Śmiejemy się z chłopakami, że zawsze dużą torbą, większą od niego, chodził przez rynek, taką wszyscy go zapamiętają. Z torbą szedł na trening, z treningu uśmiechnięty, wracał z powrotem. Także dla mnie Mistrzostwo Świata było znać taką osobę, jaką był Tomasz Skrzypek. Ale też dzisiaj, tak jak powiedziałeś, 5 tysięcy uczniów i dzisiaj wyglądało na to, że nawet więcej niż 5 tysięcy ludzi przyszło pożegnać Tomka. Ja nie pamiętam nigdy w historii tych wielkich pożegnań sportowców, żeby tak liczna rzesza ludzi przyszła pożegnać jednego człowieka tutaj. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z jednej takiej sytuacji, że Tomek, jak każdy, popełniał błędy, my te błędy też popełniamy, tylko Tomek o tyle był osobą, która po prostu umiała się do tego przyznać. Umiała się przyznać i potrafiła coś z tym zrobić i dlatego ja Tomka cenię. Nie dlatego, że przyszedł i powiedział jest super, nie, tylko dlatego powiedział, że było źle, słuchaj, zbudujmy coś od nowa, połóżmy grubą krechę na tym, co było, zróbmy coś nowego i na tej naszej wspólnej takiej zasadzie, którą wytyczyliśmy z Tomkiem, stworzyliśmy naprawdę bardzo dużo. Chłopaki dalej trenują, dalej jeździmy, ja zdobywam coraz więcej też doświadczenia w ringach zawodowych, walczę na coraz lepszych galach. No, 2 tytuły zawodowego mistrza świata zdobyłem z Tomkiem, 6 tytułów z rzędu mistrza Polski, co do tej pory chyba, nie wiem, bardzo mało zawodnikom się udało taką liczbę w formułach twardych, mówię o formułach twardych, nie mówię o formule tam light kontaktu, stworzyć. Pierwsi zdobyliśmy World Super Series Glory Kickboxing zwycięstwo, które przypieczętowaliśmy w Chicago. No kurczę, już sam występ War Games, medal World Games, to jest dla mnie, kurczę, no, kawał historii, która już została zapisana i którą teraz tylko i wyłącznie możemy pociągnąć, aby były jeszcze lepsze wyniki, ku chwale Tomkowi. Warto też powiedzieć o tych World Gamesach. To był tak naprawdę osobisty sukces Tomka i też chyba tak naprawdę to on wywalczył to, że ten kickboxing trafił do tego programu tutaj. Poświęcił temu życie, naprawdę uwierzcie mi, poświęcił temu życie. Pół roku ostatnie to było tylko i wyłącznie rozmowa o World Games, o planowaniu, chodzenie do miasta, do urzędu, wychodzenie tego wszystkiego. Praktycznie rzecz biorąc, Tomek no był główną podporą, głównym mechanizmem, który pchał to wszystko do przodu. Zarówno jak i zawodników, zarówno jak i tutaj miasta. Myśmy się zaangażowali w bardzo wiele społecznych prac związanych z World Games, promowaniu World Games. Więc my praktycznie żyliśmy tym War Games codziennie, a ten sukces to podpisał praktycznie wszystko, co mogliśmy zrobić. Co trener zrobił, głównie co trener zrobił.
Dzisiaj przemawiał i Tomasz Mamulski, jego przyjaciel, przemawiał też prezydent miasta, co też jest bardzo ważne, tak? Tak, zresztą wiadomo nie od dzisiaj, że trener Skrzypek był rodowitym wrocławianinem i on z tego był dumny. I pamiętam, gdzie nie jechaliśmy na... Byliśmy z Tomkiem, byłem wszędzie praktycznie. W Brazylii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, całą Europę zjeździliśmy. I pamiętam, zawsze był mówił tak, że tu no, pięknie tutaj jest, ale i tak wolę nasz Wrocław. Także to podkreślało jego przywiązanie do tego miasta. Zresztą liczne nagrody od prezydenta, poprzedniego prezydenta. Liczne imprezy, na które został zaproszany jako gość honorowy u nas tutaj, no, świadczyły o tym, że był dla niego ważny Wrocław i tak już zostanie. I teraz Wrocław pokazał, że Tomasz Skrzypek jest dla niego równie ważny. I chyba dzisiejsza uroczystość pokazała też, że on był ważny dla wszystkich tych ludzi, którzy przyszli go pożegnać, bo ci ludzie po prostu poświęcili czas, przyszli, był ogromny tłok, to tego się chyba nikt nie spodziewał, że po prostu wszyscy się zjawią, tak, jego uczniowie. Przyjeżdżali nawet z Anglii, samolotami przylatywali, no ludzie są wdzięczni, ktoś kto współpracował na poziomie sportowym, ale nie tylko z Tomaszem, to wie, że to jest niesamowity człowiek. Że był niesamowitym człowiekiem, który przede wszystkim zarażał swoją charyzmą i chęcią do działania. I wielu zawodników, na których już postawiono kreskę, on po prostu przywrócił do chwały i ciągle wierzył w ludzi, których już nikt nie wierzył. Taka sama sytuacja była ze mną. Na mnie cały czas wszyscy mówili, że mam zły styl, że nie trzymam gardy, że to wszystko jest nie to, że nie tędy droga, że ktoś mnie kiedyś trafi, że ktoś mnie pokona. Przez 16 lat praktycznie cały czas wiedliśmy prym. Przegrywałem, ale przegrywałem z najlepszą czołówką. To też daje mi do myślenia, że podtrzymywał we mnie wolę walki, bo ja już niekiedy miałem chęć po prostu rzucić tym kickboxingiem, powiedzieć, kurde, już mi się nie chce, już nie mam tego ognia. I wtedy pamiętam słowa do dzisiaj Tomka, że powiedział mi takie zdanie, które do dzisiaj mam w pamięci. Michał, jeżeli wstaniesz rano i będziesz miał zły dzień, będziesz się cholernie czuł, będziesz miał sobie za złe, mówi, to popatrz na ścianę i powiedz, tak kuźwa, byłem kiedyś mistrzem świata. Te słowa po prostu budują mnie codziennie i nawet jak mam zły humor, to sobie to powtarzam i to działa. Dziękuję bardzo, Michał. Cóż, szkoda, że przy takiej okoliczności, ale nie wypadało nawet po prostu Ciebie nie zapytać o Twoje relacje z Tomkiem. Myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie do tego wracać, bo po prostu postać nietuzinkowa i to, co dzisiaj się działo, to też było nietuzinkowe. Zamknęła się pewna historia. Tak, pewien rozdział kickboxingu został zamknięty. Dziękuję. Dziękuję bardzo.